Nieopodal Prudnika, 3 km od jego centrum, w lesie znajduje się klasztor franciszkanów. Prudniczanin ojciec Jan Góra tak wspomina. Poza miastem klasztor był jedynym oprócz naszej działki miejscem w okolicy, o którym mogę powiedzieć, że je znałem. Klasztor w lesie znałem z pięknych nabożeństw majowych odprawianych przy grocie Matki Boskiej i śpiewanych pieśni maryjnych przy wtórze fisharmonii i przepływającego obok strumyczka. Znałem z litanii loretańskiej, zawsze tutaj śpiewanej, a nade wszystko z pięknego zapachu kadzidła, jakiego używali przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu ojcowie franciszkanie. W latach 50. franciszkanów stąd wyrzucono, a do klasztoru nie wolno było nikomu wchodzić. Teren ogrodzono i postawiono straże. Nikt z nas nie wiedział, że klasztor ten jest więzieniem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. W zapiskach więziennych pod datą 13 października 1954 roku ksiądz prymas napisał: Zdołaliśmy dość prędko zorientować się w nowym układzie terenu. Jesteśmy na wzgórzu pokrytym wokół lasem liściastym na wysokości do 250 metrów nad poziom morza. Budynek przystosowano do nowych potrzeb, wygradzając starannie teren wysokim parkanem i drutami kolczastymi. Wszystkie parkany są zabezpieczone siecią drutów kolczastych. Nowe, wysokie na 3,5 metra płoty są pomalowane na zielono. Przy nich świeżo posadzone świerki w długim, rzadkim szpalerze. Niewielki ogródek na spadku uniemożliwia spacer na mokrym terenie. Pełno tu drzew owocowych z resztkami owoców jesiennych. Wewnątrz gmachu oddano nam do dyspozycji pierwsze piętro z oknami od ogrodu. Ku północy nasi panowie zajęli drugie piętro. Wydzielony teren jest otoczony wysokimi, pięknymi drzewami, spoza których nie widać zupełnie świata. Z dala, na długim wzgórzu, rozłożone jest miasto Prudnik. W odległości w linii prostej do 2,5 km dzielą nas łąki i stawy rybne, które wchodzą w park zakonny. W tym nowym miejscu jesteśmy jeszcze bardziej skazani na siebie.